Skończył się festiwal właśnie, festiwal Młodzi Film w Koszalinie i po raz pierwszy w Polsce za Berlinale w 2020 roku i Wenecją w 2017 oprócz Nagrody Kobiecej i Męskiej ustanowiliśmy jako jury z Manuelą Kretkowską i z wieloma wspaniałymi innymi osobami Nagrodę Gender, to znaczy nagrodę wolną od płci. Jest ona nasza taka zwycięstwo Parady Równości na naszym poletku. Ja jako aktorka mogę powiedzieć, że przez wiele lat naprawdę czułam się i czuję się ograniczona tym, że gram, że jestem tak zdeterminowana płciami i ponieważ wyobraźnia jest po prostu moja ludzka i ta nagroda stwarza przestrzeń, rozszerza te perspektywy dla ludzi niepewnych swojej płci, dla homoseksualistów, dla transseksualistów, dla... którzy nie chcą określać po prostu tej płci. Albo którzy nie chcą określać tej płci, albo którzy kobiety, na przykład aktorki, które grają role męskie, przecież jak to klasyfikować i odwrotnie właśnie. Już w tej chwili mogę powiedzieć, że dzisiaj w Gazecie Wyborczej na przykład Manuela Kretkowska udzieliła wywiadu na ten temat, że to nie jest żadna rewolucja, to jest po prostu normalność. I medialnie i będę rozmawiać z Katarzyną Janowską, już jestem umówiona, właśnie z Grażyną Torbicką prowadzącą dzisiejszą galę, także myślę, że będziemy po prostu jakby to działać medialnie, żeby po prostu o tym, żeby tego jakby nie zgubić i z tego, ja nie wiem, naszego kryzysu, tak, nie zmarnować tego naszego kryzysu LGBT i równości, walki o równość, manifestacji o równość.